Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w przedostatnim odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, tutaj bym się przygotowała tak na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy od razu nam coś nie wyskoczy? Nie wiem, ale bardzo nie lubię tej wielkiej piramidy. To jest poziom, który bardzo mnie stresuje. Nie mam moich pistoletów kaliber 50. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że je gdzieś ominęłam, czy po prostu gra uznała, że już mi ich nie odda. Oh my god. Wygląda normalnie, no nie? W miarę spokojnie i tak dalej. No, to jest bardzo złudne wrażenie. I to bardzo. Okej, do maszynowych. Powiem wam, że to nie jest nic dobrego. Ho, a to tym bardziej. Cóż, naszym zadaniem jest się pozbyć tego gno... Co? Kurde, wszystko tak ożywa? O Boże, ja już umieram. Dobra, maszynowe, chrzanie to. Tu się nie da robić uników. Za mało miejsca. Bardzo mi się nie podoba fakt, że muzyka dalej gra. No, tutaj chwilowo raczej nic nie zrobimy. Nie, to jeszcze nie czas na to. No, a tam raczej nie chcemy spadać, więc mamy tam otwarte przejście. Tutaj, moi drodzy, jak widać, no już mieliśmy do czynienia z tymi stworami. One pojawiły się w innym miejscu kompletnie. Tutaj się wrota zamknęły za nami, bo tamtędy żeśmy w sumie przyszli. Natomiast otworzyło nam się tutaj. Moi drodzy, poziom Wielka Piramida to jest najgorszy poziom ever. Będę tutaj miała co wycinać i właśnie to jest poziom, na którym zakończyłam swoje pierwsze przechodzenie gry. Czyli no nigdy jej tak naprawdę nie przeszłam. No, wykluło się więcej dziadostwa. Będziemy strzelać. O kurde. Tak nie miało być. A ja co ciekawe to przeżyłam.
Może nie powinnam wykorzystywać do tego pistoletów maszynowych. Natomiast prawda jest taka, że chyba gra będzie mi dawała amunicję do nich. Jak najbardziej. Plus, no, one jednak ułatwiają życie dosyć solidnie. Czy tam już się wykluło wszystko z tych jaj? Wątpię. Nienawidzę tego poziomu. Aha. Jesteśmy już na tym etapie, gdzie mam dość. Ponieważ bardzo łatwo jest tutaj zginąć. Bo oprócz tego, że mamy czasowe wszystkie te rzeczy, które, wiecie, się dzieją. To znaczy, wysuwa nam się drążek tylko tymczasowo. To jeszcze te cholerce będą nam utrudniały życie. Au. Chyba spadł już. No, jak widzicie, tutaj kolorowo nie jest. A my musimy wejść na sam szczyt tej piramidy. Tutaj się też zresztą trzeba pospieszyć. Dobra, jest na szczęście punkt kontrolny. Spróbujemy ze strzelbą może tym razem. Jak się domyślacie, tutaj nam się coś wykluje. Jasne. Lara, proszę. Nie strzelaj w to. No właśnie. I tak się kończy walka tutaj, w tym momencie. Szczególnie jak Lara nie chce strzelać, wiecie, w to, co trzeba. Tutaj dobrze by było, żebyśmy sobie postrzelali jeszcze trochę. I spróbowali teraz. Tutaj się trzeba też trochę rozhuśtać. Uff, udało się. Błagam, punkt. Dziękuję. No, jestem wyżej niż chyba wcześniej skończyłam grę. Nie wiem. Ale tam strzelamy teraz. No i tutaj mamy problem. One będą robiły wszystko, żeby nas stąd tylko i wyłącznie zepchnąć. O, no właśnie, już lecę, nie? Lepiej się od krawędzi trzymać jak najdalej. Oj, 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 nie, 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 proszę cię. Nie! Kurde, no, ty gro głupia. Kumam czacze chyba. Coraz większą mam wprawę. Tylko nie, 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 nie wychodź. Dobra. Wybaczcie za ten spam ode mnie. Dobra, bo ja się tutaj muszę nastawić.
Dobra, i tutaj jak najszybciej. O kurde, udało się, czaicie to? Tyle prób. O jest, punkt kontrolny. O jest. Okej, chyba tutaj muszę strzelać, nie? Jasne. Szybciej jest chyba strzelbą. Tak, jeszcze cios. Weź tę broń zmień. A takie pytanie, ja muszę też tam celować? Chyba nie. Ha, jednak. Nie, wystarczy tutaj. Ale moment, ja mam tu skakać? O, w dupsko. Nie ma opcji. O, jednak. Niemożliwe. Ojej, dziękuję, gro. Dobra. Pójdzie dostać nerwicy. Dobra, tamten w sumie spadł. Ty już raczej będziesz formalnością. O, pod warunkiem, że Lara nie będzie mi ładowała 100 lat. Dobra. Okej, rozumiem już, jak to ma działać. O kurde, nie w ten sposób. O kurde, aż padłam pod teksturę. Dobra, czaję już, o co chodzi. Zrobiłam błąd, bo powinnam wejść tam. I stamtąd się tutaj potem zahaczyć chyba? Bo za nisko. Wiecie, ja wypuściłam linkę, ale mi się wydawało już po raz któryś właśnie, że ta linka nie jest taka, jak być powinna. Tylko nie spadajmy. Koleżanko. Strzelaj w kolegę, no. Dobra. Muszę się przestać bać łapania tej linki, bo to wszystko jest tylko i wyłącznie moja głupota. O, teraz to brawo. Dobra, pięknie. I do tyłu? I do tyłu na drążek? Nie! O kurde. Nie wierzę, już myślałam, że drążek mi zniknął. Na szczęście jesteśmy na górze. No tutaj będę miała co ciąć w tym materiale, to akurat nie wątpię. Co to jest? Halo, nie chcę tam iść. Widzę, że gra mi oddała amunicję. A takie pytanko mam. A co się stanie, jak pójdę tu? Co się stanie, jak pójdę tutaj? Pewnie jakiś sekret tam jest. No to nie chcę za bardzo. Dobra. Tylko tak się nie robi. Dobra, zbieramy. A tam taki skrót, że wiecie, ominę sobie pułapki, nie? Ej, tam mogę w coś strzelać. A co to robi? Ha, może spowalnia mi pułapkę. Dobra.
Dobra. Coś mogłam strzelać tutaj wcześniej. Co to robi? Dobra. Mamy to. A, tutaj zjadę. Aha, dobra. Okej, mogłam zrobić unik, nie wykorzystałam tego. Aha, brawo. Jakbyście się zastanawiali, co to jest, moi drodzy, to to jest klon Lary. I on będzie nam uniemożliwiał wyjście stąd. Możemy się mu przyjrzeć, nie jest zbyt piękny. I on, jak widzicie, wykonuje rzeczy tak jak my. W odbiciu lustrzanym. No i będzie nam tutaj utrudniał życie. Bo czegokolwiek nie zrobimy, to on zrobi nam po prostu to na przekór. I teraz pytanie. My możemy sobie otworzyć tu coś. Tak, wysunęliśmy sobie płytę. Jedną i drugą. No i teraz wypadałoby się go jakoś pozbyć, żeby nam nie utrudniał życia, prawda? A, to są te żarzące się. Nie? A, one się nagrzewają, jak już jestem. No i jak widzicie tutaj, co otworzyłam, to nam panienka zamkła. No, gdzie jestem? Oh, fuck my life. Wypchaj się. No i tu jest dźwignia, ale nam to nic nie da, bo koleżanka nam to zamknie. Natomiast my musimy się jej pozbyć. Ja się teraz tylko zastanawiam, jak to odpalić. Okej, już wiem. Mianowicie... Tu jest lawa. I ona musi do tej lawy wpaść. Więc zrobimy małą zamianę ról. Witam cię, Laro. I pójdziemy. Tak, żeby ona nam się w tej lawie utopiła. Ej, co? A to się zamknęło, bo... Zaraz może się dowiem, dlaczego. Okej, już rozumiem. Ej no! Masz wroga przed sobą, koleżanko. Okej. Otworzyliśmy wrota. I nie do końca wiem po co. Nie wiem, troszeczkę dostałam laga mózgu chyba. Witaj, Laro. Wiecie, w ogóle w nią nie ma co strzelać, bo ona będzie też strzelała w nas. Wow. Hej, tu się wrota zamkły. No nie. Dobra, musimy zrobić tak, żeby ona przyszła tutaj za nami.
Trzeba to zrobić logicznie. Żeby ona do tej lawy wpadła. Okej, tak to nie działa. Jak tego użyję, to chyba zamknę sobie to. Chociaż zaraz się to okaże. Chociaż mi się wydaje, że tym to tylko wysuwamy. No i tu już jest pies. Pogrzebany. Tam się wrota otwarły. Tam jest lawa chyba zamknięta. Okej, to nam się zamyka, jak się na to wejdzie. Wiecie, strzelanie do niej nie ma sensu, bo ona będzie się odwdzięczała tym samym. Dobra, pomyślmy. Otwórzmy tę lawę. I tą lawę się otwiera tu. Otworzyło się? Tak jest, otworzyło się. I teraz coś musimy zrobić, żeby ona weszła tutaj zamiast nas. Aha. Dobra, dajcie mi moment. Dobra, spróbujemy to zrobić. I teraz tak, wypadałoby zapamiętać, gdzie jest dziura z lawą, to po pierwsze. To jest ogólnie podobno czasówka. Dobra.
tutaj otworzymy bramę, z tego co kojarzę, po tej stronie. Tak, a nas interesuje, żeby tam wrzucić naszą koleżankę. Więc tak, skorzystajmy. Nie mamy dużo czasu. Dobra, tutaj jest ta z lawą. I teraz wracamy tu. I teraz tutaj. O mój Boże. Nie ma to jak dla mnie, nie? Udało się. Tak, a co? No i pięknie, teraz możemy iść sobie stąd. Trochę mi to zajęło, wybaczcie, że tak długo. Natomiast czasami tak jest. Zaraz się też wyleczę, bo dostałam trochę. Od życia. No i świetnie. Jest jeszcze punkt kontrolny na pocieszenie. O to mi chodziło. Tutaj niestety będę miała sporo do wycinania dla Was. Ohoho, nie lubię bardzo tego. Dobra, udało nam się przejść. O, shit, witam. O, hej. Ej, tam mogę wejść. O kurde. Już widziałam, jak dostaję tym tuczkiem do mięsa. Ej, tu mogę wejść normalnie, a przynajmniej mogłabym. No i co, i musimy to jakoś otworzyć, rozumiem. Jak ja mam się dostać na drugą stronę? Powie mi ktoś? I tam wygląda, jakbym mogła wchodzić, a nie mogę. Tutaj powinien być punkt kontrolny jakiś. Chyba nie miało tak być. Oczywiście, że nie. O, hej, tu był punkt kontrolny. A ty skąd się nagle mi wziąłeś na mordzie? Weź przytul kogoś innego, nie mnie. O mój Boże, odejdź. Do widzenia, panu. Okej, chyba czaję, jak powinniśmy to zrobić, natomiast już czuję, że będą z tym problemy. Tutaj się opłaca podobnoż. Ja pierdolę, no. Jaś skoczyć. Cześć. No jasne, nie obeszło się. Weź ty się odczep ode mnie. Dobra.
Spróbujmy. Umiesz skakać? No powinnaś umieć. Uff, udało się. Mam nadzieję, że będzie punkt kontrolny, jak to sobie zabiorę. Dziękuję. Niestety nie obeszło się bez towarzystwa. Bardzo mnie lubisz, widzę. Weź. Apteczunia. Uff, udało się. Pięknie. Tu jakiś punkt kontrolny dostanę z powrotem, jak będę szła? Chyba nie. Bardzo to mi się nie podoba. Czemu ja mogę w to strzelać? O! I właśnie w tym momencie, moi drodzy, ukończyliśmy poziom Wielka Piramida. Aż jestem w szoku, bo nie wiedziałam, że tak się kończy ten poziom, to po pierwsze. A po drugie, tak jak wam wspomniałam, ja nigdy wcześniej nie doszłam dalej sama w Tomb Raiderze. Oglądałam tylko raz serię na YouTubie i jak gra wyszła, to oglądałam, jak mój wujek grał, także naprawdę nie sądziłam, że to już jest koniec. Tak czy inaczej, dzięki Wam serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film, a w kolejnym, gdy się już usłyszymy, to niestety, ale zakończymy już Tomb Raider Anniversary. Wyczekujcie. No i co? Tyle ode mnie. Cześć.